Mouth. Pogorszył się stan Polaka w śpiączce. Polak w śpiączce w brytyjskim szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia. Stan Polaka pozostającego w stanie wegetatywnym w szpitalu w brytyjskim Plymouth pogorszył się, poinformowali w poniedziałek wieczorem jego bliscy. R.S. Został dziś poddany ocenie przez zespół opieki paliatywnej. Jego stan pogorszył się od wczorajszego przeglądu. Ma coraz częstsze przerwy w oddychaniu. Wydaje się, że czuje się dobrze i nie wykazuje nasilenia drogawek mioklonicznych. Nadal otrzymuje podskórne wlewy płynów sulfizjologiczna i midazolam, jak poprzednio. Zaczęto podawać mu leki pomagające kontrolować łagodną wydzielinę z dróg oddechowych, napisano w informacji przekazanej przez szpital rodzinie mężczyzny. R.S. Mieszkający od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii i obywatel Polski, trafił do szpitala w Plymouth po ataku serca 6 listopada 2020 roku, w wyniku którego doszło do zatrzymania akcji serca, a jego mózg był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Początkowo znajdował się w śpiączce, później jego kondycja poprawiła się do stanu wegetatywnego, ale według szpitala ma on niewielką szansę na przejście w stan minimalnej świadomości na niskim poziomie. W związku z tym szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są temu jednak mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. Żona R.S. uważa, że nie chciałby on być podtrzymywany przy życiu w obecnym stanie, a druga część rodziny argumentuje, że jako praktykujący katolik opowiadał się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zatem nie chciałby, aby jego życie zakończyło się w ten sposób.